człowieka spadają, kiedy żywi mi Boga. Amen. Alleluja. Ciężary, które nie są Bożą wolą dla nas, nie chcę, żebyśmy mieli ciężary w ogóle jakiekolwiek. Amen. Bożym zamysłem nie jest to, żebyśmy mieli ciężary na sobie. Ciężary są diabła, diabeł chce, żeby ci było ciężko. Bo jak ci jest ciężko, jest to się łatwy do oznaczenia. Bóg nie chce, żeby człowiekowi było ciężko. Żaden ciężar życiowy nie pochodzi od Boga. To nie znaczy, że nam nie jest ciężko. Jest. Bo żyjemy w świecie, gdzie jest ciężko. Grzech jest ciężki. Grzech jest ciężki, konsekwencje grzechu są ciężkie. Kochani, będziemy... Ten spotkanie ma na celu kontynuację tego, co robiliśmy dziś na ulicy, czyli głoszenia Ewangelii. Jutro mamy tutaj spotkanie o 10 na nabożeństwo. O 10.30 na nabożeństwo. A o godzinie 17, tak? 17.30 będziemy mieli takie spotkanie przebudzeniowe na ulicy, w parku. Na rynku, gdzie będziemy głosili Słowo Boże. Będziemy też... będziemy mieli normalne nabożeństwo na ulicy. Ale w ten sposób. I to jest coś takiego, co Bóg dzisiaj robi w tym kraju i chce to robić. Bóg chce Kościół wyprowadzić z budynków. Chce ludzi wyprowadzić z ich domów. Kościół chce wyprowadzić z budynku, chce wyprowadzić to wszystko na ulicę. Okej? Okay? Wyprowadzić. To jest sens. Tak to w ogóle ma być. Okay? Na ulicy jest piękny czas, nie ma żadnych potrzeb, żebyśmy przed światem ukrywali się i mieli dobry czas z Bogiem wtedy. Coś wam powiem. Mówię do was szczególnie, kochani, którzy już jesteście narodzeni z Bożego Ducha, ponieważ część was znam, część nie, ale do tych z was, którzy jesteście odrodzeni z Bożego Ducha, chcę powiedzieć, że świat ma się was bać. Świat się ma bać Kościoła. Bać się. Halleluja. Przynajmniej wyrzucałem demony z takiej kobiety, mnie potrapała. I ona potem powiedziała do mnie, że ona się nie boi. Ja mówię, to diabeł się boi mnie w tobie. Możesz zrobić tak, że zdecydujesz, aby on zupełnie opuścił ciebie. Wtedy nie będziesz się mnie bała. Amen. Bo diabeł, on wprowadza system świata do naszego życia. A tak to jest ułożone, że świat się ma bać Kościoła. Jeśli w kimś jest świat, to ten świat się boi. Boi się Kościoła. I takie było założenie Boga od początku, żeby świat bał się nowonarodzonych z Bożego Ducha ludzi. Zresztą mamy taką jasność, mamy takie słowo w Biblii pokazane. Ja wczoraj o tym razie Bogu mówiłem, że kiedyś, jak się szło na nabożeństwo, tak, to się liczyło z tym, że albo się ma prawe serce przed Bogiem, albo się nie wróci ze zboru. Bo się umrze na koniec nabożeństwa. Okej? Tak było. Po prostu. Kiedyś w Kijowie, niedawno, bo to może 6-7 lat temu, grupa pastorów postanowiła z kilku kościołów zrobić sobie post 10-dniowy. Kiedyś sobie zrobili post. Pościli, modlili się, to byli pastorzy, byli doradcy pastorów, tacy zastępcy i tak dalej. Tak, liderzy w różnych kościołach. I oni modlili się, szukali Boga, pościli. I w którymś dniu postu wstąpiła Boża obecność, zupełnie nieprzewidywalna dla nich. Pianista w pewnym momencie przestał grać, bo grał właśnie na uwielbieniu, przestał grać. Ogarnął go taki strach, że się bał uderzyć palcem w pianinko. Po tym, jak składał relacje, składał świadectwo, cały drżał, wiedział, że jeżeli dotknie klawisza, to umrze. Jeden zastępca pastora
zaczął umierać. Umierał fizycznie, pełzł do swojego pastora, pełzł do jego nóg i wiedział, że musi go przeprosić, bo miał o nim złe myśli. Bo wiedział, że umrze, jeśli tego nie zrobi. Przyszedł Bóg. Bóg. Święty Bóg. Mój znajomy, pastor taki z Gdyni, Darek Mach, nazywa się jego kościoła Słowo Wiary. Kiedyś miał taki czas w życiu, że szukał Boga tak bardzo, bardzo intensywnie i któregoś ranka przyszedł do niego Jezus do pokoju. I Darek leżał. On nie widział niczego. On nie widział osoby żadnej, ale słyszał fizyczny głos. Powiedział, szukałeś mnie, jestem. I Darek nie mógł oddychać i mówił tylko, Panie Jezu, trwało to 4 do 5 minut. On nie był w stanie nic powiedzieć i ta obecność Boża wyszła. Życie Darka zmieniło się na tym Boże. Ale co on zobaczył? Zobaczył Boga, jakiego nie doświadczał jeszcze. Doświadczał go inaczej. Bóg jest nieskończony. My musimy to zrozumieć przede wszystkim. I ta nieskończoność Boga przeraża świat. Świat jest tym przerażony. Dlatego my, jako Boży ludzie, musimy wyjść do tego świata i rozlać to przerażenie. Wiecie, dzisiejsze ruchy różnego rodzaju ewangelizacyjne, chociaż ja nie uważam, że one są ewangelizacyjne, w ogóle uważam, że takie ruchy, które, wiele ruchów, które dzisiaj jest, one nie szerzą Ewangelii. Tylko one starają się nie urazić tego świata. Idą do tych ludzi i mówią im o tym, jaki ten Bóg jest kochany dla nich i tak ich przytuli teraz wszystkich. Nie rozumieją zupełnie tego, że Bóg się nie zajmuje takimi sprawami w ogóle. Bo Bóg chce nas wyciągnąć z naszych kanałów. Jak jesteś wyciągnięty z kanału życiowego, to już nie chcesz, żeby cię Bóg przytulał. Wiesz dlaczego? Bo jesteś non-stop do Niego przytulony. Ja jestem przytulony do mojego Boga. Nikogo się nie boję i nie wstydzę się w ogóle niczego, nie mam żadnych kompleksów. Nie potrzebuję codziennie klękać przed Nim i mówić przytul mnie, bo mnie przytula. Okay? Ja mam absolutny komfort życiowy. Bardzo komfortowe życie. W ogóle mi niczego nie brakuje. Rozumiesz? To o to tu chodzi. O to tu chodzi. I takiego Boga musimy głosić ludziom i takiego Boga musimy doświadczać. Boga, którego boi się diabeł. Boga, którego boi się system tego świata. Boga, którego boją się nałogi, demony, grzechy. Takiego Boga musimy głosić. Bo taki tylko jest Bóg. I Ewangelia to jest nic innego jak przyjęcie takiej świadomości, że musi nastąpić podział w nas. Podział. Podział. Ja widzę, jak ludzie przychodzą, Bóg Cię kocha. Błogosławią Go. Niech Ci Bóg błogosławi. Jak mu Bóg błogosławić, jak facet ile chlałeś? 40 lat. Weź go teraz pobłogosław. Wszystko pobłogosław na ulicy. Jak Ty go pobłogosławić? Musisz go uwolnić. I przyprowadzić do Jezusa. Zająć się w ten sposób. Nie, popłogosław. Panie, popłogosław. Chore to jest. Bo ja jestem chory. I dlatego potrzebujesz uzdrowienia. Jezus przychodzi po to, żeby wyprowadzić właśnie ludzi z ich kanałów. Wyprowadzić ich do miejsca absolutnego sukcesu życiowego. Absolutnego sukcesu. Absolutnego. Wiecie, jaka jest podstawa sukcesu? Usunięcie naszego ego z życia. Kiedy znika ego, ten główny uzurpator. Wiecie, że naszym głównym wrogiem to nie jest szatan w ogóle? Szatan to nie jest nasz główny wróg. To szatan, to jest szatan. Szatan to jest zwykły zbuntowany anioł, buntownik z chóru Boga. Naszym głównym problemem jest ego. Tyrania naszego ego, to jest to. Ludzie zadają pytają, jaki mam grzech? Ja mówię, ty jesteś twoim największym grzechem.
Ty. Ty, człowieku wielki. Ty i twoje skłonności wszystkie. Twoje lubienia i nielubienia. Twoje przyzwyczajenia. Twoje schematy. Bo stary drzew się nie przesadza. Bóg nie przesadza starych drzew. Bóg je wykorzenia. Wyrywa. Niemiłosiernie. Rozumiesz? Zero miłosierdzia. Bóg to nie jest Greenpeace. Rozumiesz? Bóg się nie zajmuje takim. Bóg nie ratuje wielorybów, okej? Okay? Rozumiecie, o czym ja mówię? Bóg się nie zajmuje takimi rzeczami. Bóg wykorzenia to stare. Wywala. I mówi, dawaj, chodź, posadzimy nowe rzeczy. To jest Ewangelia. Jezus nie przyszedł tu na ziemię, żeby człowiekowi zrobić dobrze. Rozumiesz? To nie jest Ewangelia w ogóle. Ewangelia to jest dobra nowina, dobra informacja. O czym? O zbawieniu. Takie greckie słowo soso. To jest dobra informacja o soso. I te soso to znaczy zbawienie. Oznacza ratunek od wszystkiego, co nieświęte. A słowo święte znaczy inne. Główny synonim zaraz. Święte to jest inne. Inne. Ktoś mówi, jaki jest Bóg? Ja mówię, inny na pewno niż myślisz. Na pewno inny niż myślisz teraz. Na pewno inny niż myślę ja, okej? Okay? Taki jest właśnie Bóg. Ja każdego dnia to poznaję. Każdego dnia. Każdego dnia widzę, że jest inny. Ewangelia doprowadziła do tego moje życie. Rozumiesz? To rozdzielenia. Ewangelia to rozdzielenie. Ewangelia ma na celu rozdzielenie alkoholizmu od tego człowieka. Czy mnie nie lubicie już? Jak masz na imię? Bogdan. Bogdan. Bogdan jest stworzony przez Boga. Bóg cię kocha, Bogdan. Ja cię kocham, ja cię szanuję. Ja cię szanuję. Wiem o tym. Wiem. Ale Bóg nienawidzi. Ale szatan też mnie kocha. Szatan to jest zwykły frajer i w ogóle cię nie kocha, tylko chce cię gwałcić codziennie. I teraz posłuchaj. 40 lat mi to robi. I teraz to, co w Bogdanie jest na przykład. Jego człowieczeństwo jest kochane przez Boga. I Bóg przyszedł do Bogdana i do takich ludzi jak Bogdan. Okej? Okay? Ale jest druga sfera, to jest na przykład alkoholizm. I to jest coś, co ma być zabite. I Ewangelia ma ocalić Bogdana, a zabić alkoholizm. To jest Ewangelia. Wyswobadzająca człowieka, a nokautująca grzech. Wyswobadzająca człowieczeństwo, a niszcząca ego. Ego. Najgorsza zaraza, jaka może być. To ego nasze ja. Ono jest połączone z systemem tego świata. Jezus powiedział, ja przed tym przynieść miecz. Odciąć to. Wiecie, dzisiaj w kościołach jest mnóstwo ludzi, którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha. W ogóle. Egoiści. Nie chrześcijanie, tylko egoiści. Nie egoista to jest człowiek nienarodzony z Bożego Ducha. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest narodzony z Bożego Ducha i dalej posiada ego. Takiego czegoś nie ma. Albo jesteś Chrystusowcem, czyli namaszczonym, czyli tym, który jest połączony z Chrystusem namaszczonym, tak? Albo jesteś egoistą, czyli jesteś samodzielną jednostką życiową. Samodzielna jednostka życiowa to jest egoista. Egocentryk. Bo chrystocentryk to jest ten, co ma Chrystusa w centrum. A egocentryk to jest ten, co ma siebie w centrum. Moje plany, moje cele, moje dążenia. Jedno ze stałych moich modlitw to jest takie coś. Boże, ja przyjmuję od Ciebie Twoje plany, Twoje cele i Twoje dążenia. Na ciszę właśnie. Często żona mnie na przykład pyta, a co będziesz głosił? Ja nie wiem. A nie jesteś przygotowany? Ja mówię, wiesz co, no mam kilkaset kazań. Z których dużo nie głosiłem nigdy na przykład, ale ja nie wiem, co mam powiedzieć. Czy jesteś przygotowany? Ja mówię, wiesz co, jestem przygotowany od 2001 roku. Od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha. Non stop jestem w akcji przygotowawczej. 24 godziny na dobę. Ale Ewangelia, kiedy przyszła do mojego życia, ona pokazała mi jedną rzecz. Artur, ciebie nie ma. Nie macie. Nie istnieje. Nie istnieje.
pięć. To przeszłeś też tragedię jakąś? Kiedy miałem 17 lat, zamordowałem człowieka. Trafiłem do więzienia. Wcześniej chciałem zabić swojego ojca, dlatego że był alkoholikiem. Znam alkoholik. Chyba, że zapytałem. Nie, dlaczego? Nie masz to nic złego, dobrze, że zapytałeś. Chciałem go zabić, bo był alkoholikiem, bo zawsze widziałem, jak leży pijany. Jak wynosi z domu, jak nas okrada. Nie mieliśmy dobrych rzeczy, nie mieliśmy ładnych ubrań, mama pracowała ciężko. I zawsze nam było ciężko. Mój tata po prostu był egoistą. On nie był złym człowiekiem. To, że ktoś jest alkoholikiem, to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. Mój tata nie był zły. On po prostu miał kiedyś marzenia. Jego marzeniem było to, żeby zostać marynarzem. Chciał pływać. Moja mama bała się wyjechać ze środkowej Polski, wyprowadzić się na wybrzeże. Jego marzenie umarło. A razem z jego marzeniem umarła część jego duszy. I ten człowiek nie umiał sobie poradzić z tym, co w nim umarło, i zaczął pić. Był dobrym fachowcem. Nie był złodziejem. Pracował i pił, pracował i pił. Wyrzucali go z jednej firmy za picie, z drugiej, z trzeciej. Pił, 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 pił. Czasem jak nie pił, bo był zaszyty, był w domu przez parę miesięcy, potem znowu pił. Przyglądałem się na to wiele lat i kiedyś chciałem go zabić za to. A potem popełnił samobójstwo. Kiedy mając 17 lat, zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia, mój tata przestał pić. Ogarnął się, opamiętał się. Rozumiesz? Opamiętał się. Dzisiaj wielu ewangelistów chodzi i ludziom mówi: przyjdź do Jezusa, to cię uwolni od tego czy od tamtego. Ja nigdy tak nie mówię, wiesz, bo nie trzeba przyjść do Jezusa, żeby być uwolnionym od czegoś. Można samemu przestać pić. Do Jezusa się przychodzi zupełnie po coś innego. Ja powiem później, po co się do Niego przychodzi przede wszystkim. Ale mój ojciec się ogarnął, chociaż się nie nawrócił do Boga nigdy, z tego co wiem. Ale postanowił zrobić wszystko, żeby mnie wyciągnąć z więzienia. Dawał pieniądze, łapówki w różne miejsca. I zamiast 25 lat pozbawienia wolności dostałem 10 lat. Dostałem 10 lat, potem spadło mi to na 8 lat, bo miałem jeszcze adwokata dobrego, ojciec zapłacił za niego. I potem ojciec dawał łapówki dyrektorowi więzienia i wypuścili mnie na wolność po odbyciu 1/3 kary. Także siedziałem 2 lata, 8 miesięcy tylko za zabójstwo. Ale miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec zginął w wypadku samochodowym. Już jako trzeźwy człowiek, jako człowiek, który już miał swoją firmę, zginął w wypadku i wtedy w moim sercu coś się złamało. Już go pokochałem w tym więzieniu, jak siedziałem, wiecie? Po ludzku tak. I on umarł. Zginął i świat mi runął. Zobaczyłem, ten świat jest zły. Zobaczyłem, ten świat jest zły po prostu. I zobaczyłem, że nie można być dobrym człowiekiem na tym złym świecie. I zobaczyłem, że tym światem rządzą pieniądze. Postanowiłem mieć dużo pieniędzy w swoim życiu. Zobaczyłem, że jak nie będę miał tych pieniędzy, to będę nikim. I zacząłem kraść, robić różne rzeczy, napadać na ludzi. Trafiłem drugi raz do więzienia. Za napad z bronią w ręku na kantor groziło mi 15 lat. Złamałem sobie szczękę w więzieniu, robiłem sobie zastrzyki w twarz, żeby zrobić sobie raka. Zrobiłem sobie raka w więzieniu, żeby mi wypuścili na wolność. Wypuścili mnie na wolność po blisko 3 latach przebywania w areszcie, przebywania z recydywistami, z ludźmi, którzy byli zawodowymi przestępcami. Kiedy wyszedłem na wolność, po drugim wyroku zacząłem jeździć do Warszawy, do tych ludzi, z którymi siedziałem. Zacząłem z nimi działać. Pierwsze narkotyki, które dostałem do ręki, to było 250 gram heroiny. Kiedy ją sprzedałem i zarobiłem 6 tysięcy złotych, to było wtedy 3 razy tyle, co moja mama zarabiała w biurze, to myślałem, że Boga za nami złapami będzie. Zacząłem handlować narkotykami, produkować amfetaminę. Dzieciom rozdawałem amfetaminę za to, żeby mi piwnicę czyścili, wiecie. Żeby mi samochód był. Wywoziłem ludzi do lasu, łamałem im nogi, kręgosłupy, sikałem na nich. Zacząłem brać narkotyki. 3-krotnie umierałem od kokainy. 3-krotnie byłem nogą na tamtym świecie. Stawało mi serce, paraliżowało mi mięśnie. Potem został na mnie wyrok wydany przez grupę przestępczą.
Mieliśmy najścia na mieszkanie. Chciano porwać Agatę, naszego syna Wiktora. Wszędzie się poruszaliśmy z bronią. Przed domem leżał granat. Przed mieszkaniem w bucie schowanym powiedziałem, że jak będziemy mieli najście, to rzucę granat i urwie schody razem z ludźmi. Dostałem depresję od narkotyków. Miałem fobię, miałem takie jazdy, że się w głowie nie mieści. I kiedy już będąc bogatym człowiekiem, bo miałem bardzo dużo pieniędzy przede wszystkim, umiałem zarabiać pieniądze. Nigdy nie byłem człowiekiem, który jak trwoga to do Boga, w cudzysłowie ten charakter. Ja nie miałem takiego charakteru. Ja postanowiłem, że ja wezmę w swoim życiu wszystko, co będę chciał. Chociaż ja się bałem, miałem w sobie lęk, ale umiałem ten lęk zakamuflować. Ja zobaczyłem, że lęk można zakamuflować atakiem na kogoś. Krótko powiedziawszy, rozpoznałem taką zasadę w tym świecie, że jak ja atakuję, to ja nie będę atakowany. Nie zdążą mnie zaatakować, bo ja będę atakował. O, taka filozofia życiowa. I mając już dużo pieniędzy, mając układy, nawet układy w szpitalach psychiatrycznych, do których się kładłem, kiedy mi się palił grunt pod nogami, a prawnicy załatwiali moje sprawy wtedy, trafiam po raz trzeci do więzienia. Mały wyrok, 10 miesięcy. Mówię, ok, przesiedzę, wyjdę, będę robił dalej swoje. I tam w moje ręce trafiła Biblia. Po raz pierwszy. Na to czekałem. Człowiek, który przyszedł do celi, recydywista, kolejny recydywista, miał Biblię w ręku. Ja nie wiedziałem, co to jest Biblia. Ale kiedy go zapytałem, on powiedział, że wiesz co, dostałem taką Biblię właśnie od takich misjonarzy, to przychodzą to zielonoświątkowcy chyba w obisku. I oni mi dali tę Biblię. A tak był do niej przywiązany, że mi ją od razu oddał, ja go poprosiłem, wiecie. Oddał mi tą Biblię. Ja zacząłem tą Biblię czytać z nudów. Zacząłem też chodzić na te spotkania, zapisałem się na te spotkania do tych zielonoświątkowców. I tam zobaczyłem dwóch ludzi, którzy mówili o Bogu, jakby go znali osobiście. I czy oni mówili o Bogu, jakby go znali. Ja w ogóle uważałem, że Boga nie ma. Uważałem, że to jest bzdura, jakiś Bóg. Ale oni mówili nie tylko, że On jest, ale że oni Go znają. Że oni z Nim rozmawiają. Jeden był inżynierem. Drugi nie był inżynierem i ten drugi mi się wydawało, że no on chlał wcześniej. Wydawało mi się, że mógł mieć popaprane w tej głowie po wódzie. Ale ten inżynier był dla mnie zagadką. Facet z dobrego domu, poukładany. Bardzo sprawny. Facet, który w wieku 60 lat przebiegł maraton jeszcze w Warszawie. Do tej pory jest starszym kościoła zielonoświątkowego w Nasiennej Warszawie. Andrzej Starzyński się nazywa. Ten inżynier, on mi mówił o tym Bogu, że on go zna. I on mi mówi, że ten Bóg to nie tylko jest, ale on mnie kocha. Ja postanowiłem zacząć czytać dokładnie tą Biblię, bo chciałem... Ja się trochę denerwowałem na tych ludzi. Bo oni mi mówili rzeczy, które coś we mnie robiły. Jakiś problem mi powstał, jakiś konflikt. Widziałem coś innego, a oni mówili coś innego. Zacząłem czytać tą Biblię, przeczytałem jedną, drugą, trzecią Ewangelię i w Ewangelii Jana przeczytałem, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przeczytałem o tym i to się stało dla mnie takie jasne. Zrozumiałem, że Bóg jest, że jest Bóg. Że On mnie kocha, że Mu zależy na mnie. Że On, kurczę, zna wszystkie moje mankamenty, że wie, że jestem mordercą, bandytą. On zna wszystkie te moje złe rzeczy. On zna te wszystkie sprawki moje. Zna moje myśli. Okej? Zna te wszystkie sprawy. Ale mimo tego mnie kocha. Ja myślałem, że miłość to jest coś takiego, że ty musisz sobie zasłużyć na ją. Że jak ty będziesz dobry, to ktoś jest dla ciebie dobry. Wybacz, Artur, ale powiedz mi, jakbyś z tego wyszedł? Jakbyś wyszedł? Zaraz ci powiem, bo ty z tego wyjdziesz. To, że tutaj jesteś, to znaczy, że z tego wyjdziesz. Uświadomienie sobie, że On jest ten Bóg, to już był dla mnie wielki cud. To, że mnie kocha, to był szok. Wiecie, zostało mi 5 miesięcy do wyjścia. Wwieźli mnie do takiego ciężkiego więzienia do Sztumu, tam na wybrzeżu. I tam w dwuosobowej celi siedziałem do końca.
właściwie mojego wyroku, tego krótkiego, z człowiekiem, którego często nie było w tej celi. Ja tam w tej celi podjąłem decyzję, że bardzo dokładnie przebadam tą Biblię. Przebadam ją, ja ją dokładnie przebadam. Bo ja już, rozumiesz, ja już wiedziałem, że ten Bóg jest, ale ja podważałem to jednak w sobie, bo cały czas mi się nie zgadzało to, co jest na zewnątrz, z tym, co się dzieje we mnie. Ten konflikt cały czas był. Ja już wiedziałem, że on jest, ja już wiedziałem, że mnie kocha, ale ja nie rozumiałem tego w ogóle, to było niedotykalne dla mnie, jak powietrze. Ja wiem, że jest, okej? Ale nie mogę go dotknąć, nie mogę go zobaczyć. Nic ono dla mnie nie robi jeszcze. I wtedy postanowiłem przeczytać tą Biblię, zacząłem ją czytać od Starego Testamentu. Czytałem, czytałem, czytałem miesiąc, drugi. I któregoś dnia siedzę, czytam tą Biblię. I mi łzy z oczu lecą. I sobie myślę, siadła mi psychika. Pierwsza moja reakcja. Siadła mi psychika. Siedzę i płaczę. Ja nigdy nie płakałem. Ja zatwardziłem swoje serce. Ja nie chciałem być miękki, bo wiedziałem, że jak będę miękki, to mnie poranią, to ten świat mnie zrani. Rozumiesz? Jak człowiek jest miękki, to ci świat rani, ranią cię. A człowiek nie chce być zraniony. Tak jesteśmy skonstruowani, że się chowamy przed innymi ludźmi. Nie zrań mnie tylko, tylko mnie nie zrań. Ja zacząłem płakać i mówię, kurczę, coś mi się dzieje złego z głową. I przyszła do mnie taka myśl, chciałbym się pomodlić. Ale ja nie wiedziałem, jak się mam pomodlić. Ja nie znałem żadnych modlitw. Ja wiedziałem, że to nie chodzi, że ja powiem Ojcze nas, zdrowaś Mario i tak dalej, bo to są tylko zwykłe pacierze, to są, wiecie co to jest? Takie zwrotki. Takie zwrotki po prostu. To nic nie znaczy, to, nie, to nic jest, nic. To jest takie wypowiedzenie czegoś. Okej? Ja wiedziałem, że modlitwa to musi być przede wszystkim szczera. Po drugie, że ona jest rozmową z Bogiem. W tej Biblii tego się dowiedziałem. Że to jest rozmawianie z tym Bogiem. A co ja mam powiedzieć temu Bogu, jak ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z Nim? Więc uklęknąłem na podłodze, jak powiedziałem do Niego, taki jesteś święty, taki czysty jesteś, a ja Ciebie nie znam. Ja. A ja idę do piekła, po prostu nie wiem, co mam zrobić. Nie umiem się pomodlić nawet. I powiedziałem do Niego, przepraszam Cię za moje życie. Ja go nie przeprosiłem tylko za to, że zabiłem człowieka. Ja go przeprosiłem, że ja żyłem bez niego. Powiedziałem, przepraszam cię. I powiedziałem do niego, wiesz, co powiedziałem? Pomóż mi. Powiedziałem, pomóż mi. Powiedziałem to ze szczerości swojego serca. Powiedziałem, rozumiesz, ja nie potrafiłem sobie poradzić ze swoim życiem. Powiedziałem, pomóż mi. I on wtedy przyszedł do mnie tam. Do mnie przyszedł Jezus. Nie widziałem go, nie słyszałem go, ale wiedziałem, że wszedł do mojej celi. I wtedy powiedziałem, żeby się zajął moim życiem, powiedziałem tak, oddaję Ci moje życie. Ja nie wiem, jak ja mam żyć. Ja nie wiem, jak mam się uporać z grzechem. Nie wiem, jak się mam w ogóle z tym wszystkim uporać. Ja nie wiem! Rozumiesz? Ja mu nic nie obiecałem! Ja nie powiedziałem do niego, teraz będę lepszy! Teraz nie będę chlał, nie będę ćpał, nie będę robił takich rzeczy! Ja mu w ogóle nie powiedziałem tego! Ja mu powiedziałem, nie umiem! Nie umiem! I wiecie, co to jest nie umiem? To jest otworzenie drzwi, które się nazywają łaska. Łaska. Drzwi o nazwie łaska, a klucz do nich to jest nie umiem. Nie potrafię. Nie dam rady. To się nazywa wejście w łaskę. Łaska to niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Nie zasługujesz na nią. Nie zasługujesz. Zasługujesz na sąd. Ale łaska, ona pozwala Tobie, żebyś Ty powiedział Bogu, nie umiem i nie potrafię. Pomóż mi. I musisz być wtedy gotowy na to, że oddajesz zupełną kontrolę nad wszystkim. Jeżeli jesteś alkoholikiem, to musisz zostać na tych kolanach i nie bać się, że dostaniesz delirki. No jeszcze nie miałem. Zostać tam i powiedzieć, a teraz się mną zajmij.
żebym nawet miał tu dziś umrzeć, to ufam Tobie. O to tu chodzi. Ja powiedziałem, pomóż mi! Pomógł nieraz, pomógł. Tylko ja mu nie zaufałem i dlatego... Dlatego, że mu nie zaufałeś, ale dlatego mówię, zaufanie polega na nierobieniu niczego. Zobacz.